Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, niedługo Canada Day, dzień niepodległości Kanady, święto Kanady, obchodzimy rocznicę założenia tego kraju, założenia, ukonstytuowania się go. W każdym razie, no, wielu z nas ma takie wrażenie dzisiaj, że ten kraj się popsuł, zepsuł przez te lata, jak tutaj jesteśmy, a większość z nas z tej fali emigracji solidarnościowej jest, powiedzmy, 30, niektórzy nawet po 40 lat. Proszę Państwa, no i w związku z tym wiele osób ma taki odruch, wracam do Polski, tym bardziej, że w Polsce wiele rzeczy się poprawiło od czasu, kiedy to wyjechaliśmy z kraju. No i tak jechać, nie jechać. Proszę Państwa, ja mam takie podejście do życia, że no nie można w życiu szukać najlepszego miejsca, najlepszego kraju na świecie. Nie można, życie nie polega na tym, że szukamy miejsca, w którym możemy się z leżakiem wyłożyć na plaży, przy Lazurowym Morzu i tam cały czas leżeć. Życia nie przechodzimy bezobjawowo. Nie możemy się starać czy chcieć przejść życia bezobjawowo. Właśnie czasem trzeba w tym życiu trochę powalczyć. I akurat nie tylko w Kanadzie jest taki czas, kiedy trzeba walczyć, kiedy trzeba być misjonarzem naszej cywilizacji, naszych wartości, kiedy trzeba ich bronić po to, żeby nasze dzieci, wnuki mogły żyć w miarę godnie. Proszę Państwa, Kanada była wspaniałym krajem, nadal jest wspaniałym krajem, to jest olbrzymi kraj, który bardzo zróżnicowany. No nie będę Państwu opowiadał, Państwo wiedzą sami. Więc nie ma co narzekać, bo w końcu te wszystkie procesy, których tutaj jesteśmy świadkami, one zachodzą i w Europie Zachodniej, zachodzą w Niemczech, zachodzą w Wielkiej Brytanii, w Norwegii, Szwecji, no czego państwo nie dotkną, to są podobne procesy, te procesy antycywilizacyjne, one są związane z rewolucją neomarksistowską, globalistyczną, z którą mamy obecnie do czynienia. Więc to nie jest tak, że jak gdzieś wyjedziemy, to znajdziemy lepszy kosmos, lepszy księżyc, lepszą oazę do tego, żeby żyć, wychowywać dzieci. Proszę Państwa, myślę, że to jest złe myślenie. Ja szanuję oczywiście decyzję tych wszystkich ludzi, którzy wyjeżdżają, bo też wyjeżdża się z różnych powodów. No, na starość, chce się umrzeć na starych śmieciach wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, rozumieją nas i tak dalej, i tak dalej. Powody są bardzo różne, ale właśnie ten motyw ucieczki przed, to znaczy ucieczki przed tym globalizmem, przed polityczną poprawnością, która tutaj się w Kanadzie rozlewa. Zresztą ona jest głównie zauważalna na razie, przynajmniej w wielkich metropoliach. Jeżeli wyjedziemy do małego miasteczka, gdzie są ustalone od lat związki społeczne między ludźmi, ludzie się znają. Jeśli wyjedziemy nawet do prowincji atlantyckich, gdzie no, nie ma takiego wielkiego wymieszania ludzi, to jednak te stare wartości tej cywilizacji, w cudzysłowie kanadyjskiej, starej Kanady, tam wciąż są. Bo ja myślę, że ten kraj jest dlatego takim teraz tyglem globalizacyjnym, że on stracił, że po prostu ci ludzie, którzy do niego przyjeżdżają teraz, już nie asymilują się tak, jak myśmy się asymilowali, czy tak, jak asymilowały się poprzednie pokolenia emigrantów. Bo przecież to nie o to chodzi, że emigracja jaka sama w sobie jest zła. Emigracja to jest kraj zbudowany przez imigrantów. Między innymi to jest kraj zbudowany przez Polaków i właśnie myślę, że to tak bardzo trzeba podkreślać w momencie, kiedy obchodzone są takie założycielskie święta, jak Canada Day, że Polacy wnieśli w budowę tego kraju olbrzymi wkład. No bo my jesteśmy narodem wypędzonych, bitych, narodem uciekinierów, więc było to, jest to bardzo zauważalne na każdym kroku. Oczywiście nie ma kto tego podkreślać oprócz nas, no bo komu na tym zależy dzisiaj, więc to na nas polega, czy spoczywa ten obowiązek, żebyśmy innym pokazywali, jak wielu Polaków wniosło
w kraj, w budowę tego kraju, no bo przecież ci chłopi, którzy jechali na homesteady z Galicji, no bo przecież jeszcze wcześniej cała emigracja popowstańcza, jedno powstanie, drugie powstanie, no i później emigracja zarobkowa międzywojenna i emigracja powojenna żołnierska. Proszę Państwa, tych Polaków tutaj było, nas było tutaj na kopy, więc naprawdę bardzo dużo żeśmy tutaj tego kraju wykarczowali. Dzisiaj, kiedy się Kanada popełnia swego rodzaju harakiri, bo to jest taka kanadyjska wersja tej cancel culture, związana z odkryciem, w zasadzie to odkryciem w cudzysłowie, bo bardzo wiele ludzi wiedziało o tym i wie, gdzie są groby pochowane tych dzieci ze szkół rezydenckich. No, szkoły rezydenckie, jest to pewien strób na kanadyjskim sumieniu, ale każdy kraj ma takich strupów kilka, więc nie przesadzajmy. Nie było i do tej pory nie ma jak gdyby pomysłu białego człowieka, który ten kraj zawłaszczył, co tu dużo mówić, no tak jak wiele różnych ziem było zawłaszczanych w Europie i nie tylko w Europie przez różnych innych ludzi, różne inne ludy, to biały człowiek ten kraj zawłaszczył i przyniósł tutaj swoje instytucje i swoją cywilizację. I ten kraj w pewnym sensie zjednoczył. A odbyło się to kosztem krwi oczywiście, krwi również niewinnych ludzi. A czasem po jednej i po drugiej stronie, proszę sobie z tego zdawać sprawę również. Tutaj męczennicy w Midland to przecież byli zabici przez Indian właśnie, czy też jak ładnie się dzisiaj mówi, ludność rdzenną. Ja nie unikam tych słów Murzyn, Indianin i tak dalej. Może one wymrą z naszym pokoleniem, ale one dla mnie absolutnie nie mają żadnego pejoratywnego znaczenia. Tak więc ten kraj został wybudowany przez ludzi białych, którzy przynieśli te wartości i te instytucje, które dzisiaj powodują, że właśnie ten kraj może popełnić to seppuku, czyli właśnie zacząć się w ramach tej kultury cancel culture, skasowania, pozbawiać tych korzeni. Uważam, że to jest olbrzymia bzdura, no straszna bzdura, że zapomina się o tych ludziach, porównuje się te dzieci z tych szkół do ludobójstwa. Proszę Państwa, to obraża ofiary ludobójstwa. Wtedy, w tamtych czasach, dzieci umierały. Dzieci umierały na gruźlicę, dzieci umierały na tyfus, na wszystko. No, tym bardziej dzieci indiańskie. To samo było w rezerwatach. Ta sama bieda była w rezerwatach. W rezerwatach był głód. Proszę Państwa, naprawdę nie oceniajmy sytuacji w XIX wieku, na początku XX wieku, przez nasze okulary, nasz pryzmat. W pokoleniu mojej mamy w Polsce był jeszcze głód. Dzieci chodziły głodne. Dla mojej mamy bułka była marzeniem. A to była Galicja, to była Polska. To były czasy, no właśnie ciężkie czasy. Był kryzys, ludzie nie mieli pracy, mało ziemi, dużo dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę porównywanie tej sytuacji przez dzisiejsze okulary, przez pryzmat dzisiejszej sytuacji, tamtej sytuacji w rezerwatach, jest po prostu nieusprawiedliwione i robimy olbrzymią krzywdę tamtym ludziom. Ludziom, którzy chcieli dobrze. To nie byli złoczyńcy. To nie byli ludzie, którzy chcieli te dzieci pozabijać. Nieprawda. Wręcz wszędzie była taka atmosfera, że no co jak co, ale tym dzieciom jakoś się pomaga. Wyrywa z tej olbrzymiej biedy rezerwatowej i dla nich jeszcze zacofania. Właśnie jak gdyby daje się im te wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji białego człowieka. Więc czy to jest, powiedziałem, no jakiś strób tam na historii Kanady, jak wiele innych, ale proszę Państwa, nie przepraszajmy wszystkich i wszystkiego dzisiaj za grzechy poprzednich pokoleń. No właśnie doprowadziliśmy naszą cywilizację, tę współczującą, tę, która niesie ze sobą empatię dla innych do pewnej aberracji.
To, że nasi, mówię w cudzysłowie, nasi oczywiście ojcowie, dziadowie, pradziadowie tak myśleli, no to oni byli ukształtowani przez tamtą sytuację i w sumie przez brutalne życie w tamtych czasach. To właśnie o tym głodzie, to jest takie, co myślę wielu z nas daje do myślenia, jakże te czasy się zmieniły. Że dzisiaj w naszych szerokościach geograficznych, ale też coraz częściej w krajach, które zazwyczaj doznawały głodu, głód jest już przeszłością, że ta wydajność produkcji rolnej jest tak duża, że nawet przy tym olbrzymim marnotrawstwie jedzenia można mówić o tym, że ludzie nie są głodni, że nawet ludzie, którzy nie mają kompletnie pracy, pieniędzy i tak dalej, mogą z odpadków wyżyć. Proszę Państwa, tak to jest, że no, powiedziałem na początku, bądźmy misjonarzami naszej cywilizacji, naszych wartości, chrześcijańskich wartości w Kanadzie, w tym kraju, pięknym, rozległym, wciąż no, posiadającym tyle różnych atutów i tyle potencjału. Nie uciekajmy od wyzwań, nie uciekajmy od sytuacji, która jest trudna do wyimaginowanych, mitycznych rajów, oaz i tak dalej. Życie zawsze jest pewnym wyzwaniem, życie zawsze jest walką, życie powoduje, wymaga od nas realizacji naszego powołania i tego, no, czego Pan Bóg od nas wymaga. I proszę Państwa, może właśnie ta sytuacja w Kanadzie i to, jak Kanada wygląda dzisiaj, to jest powołanie, nasze powołanie, nasze zadanie, nas ludzi z Europy Wschodniej, którzy jeszcze umiłowanie wolności, potrzeby wolności przenieśli jakoś, którzy właśnie te wszystkie rzeczy tej cywilizacji zachodniej mają jeszcze w sercu, no bo myśmy ich łaknęli przez tak długo, że w końcu teraz, jak patrzymy na ich upadek, no to jest nam jakoś nieswojo. Cóż, chciałbym zakończyć Happy Canada Day, czy jakoś tak, ale proszę Państwa, naprawdę myślę, że trzeba z tym powołaniem żyć dzisiaj na co dzień. I tego Państwu życzę w te kolejne urodziny tego pięknego kraju, które obchodzimy tu, no, wielu z nas powie na obczyźnie, ale w drugiej ojczyźnie, po prostu w drugiej obczyźnie. Do następnego razu. Mówił Andrzej Komor.